Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, na początku chciałbym przeprosić Was za to, że nie było filmu w weekend, ale niestety tak się zdarzyło, że nie mogłem nagrać. Ale w ramach rynku Pesaty nie musicie czekać cały tydzień. I tutaj, proszę Państwa, w środę wypuszczam Wam film zaległy, więc ubolewam, przepraszam, ale nie dałem rady. A co dzisiaj dla Was przygotowałem? Dzisiaj propozycja od wielu z Was, bardzo dużo osób pisało w komentarzach, że chce właśnie tą markę papierosów, dlatego wychodzę Wam naprzeciw i jestem dzisiaj z Kentami. Kenty, proszę Państwa, czerwone, tak, tutaj jest dopisek red. Nie wiem, czy to będzie widać. O. Cena, jak widzieliście, 15 zł za paczuszkę. Dużo, mało. Zwyczajnie, no, normalna cena za papierosy. Nie jakaś wygórowana, nie jakaś bardzo niska. Taka sobie. Pojawił się komentarz na kanale, który sugerował, że wszystko fajnie, bardzo ładnie, tylko ta popalniczka, której używałem do tej pory, ta, troszkę obskurna. Moim zdaniem to mój jeden z lepszych zakupów. Kupiłem na hali targowej w Krakowie za 2 zł PRL-owską. Więc mi się podoba. Ale drogi użytkowniku, specjalnie dla Ciebie proszę bardzo, kafikuśna, piękna, ręcznie robiona, prosto z Turcji. Byłem na wycieczce, sobie kupiłem. Więc proszę bardzo, dla Ciebie. Co, proszę Państwa, o samych papierosach? Jedyne, co wiem, to, że są produkowane przez BAT, czyli British American Tobacco. Papierosy z 1952 roku. Firma została założona i pierwsze kęty zostały wypuszczone, więc co 70 lat. Dużo, mało, moim zdaniem mało, jak na ten rynek. Są papierosy z XIX wieku albo z początków XX, więc tutaj nie ma się niczym chwalić, nie ma nic do chwalenia się, że chodzi o długość, ciągłość marki. A czy to dobre? Nie wiem. Przekonamy się. A proszę Państwa, oczywiście chciałbym serdecznie podziękować, ponieważ starsi widzowie, którzy już mnie oglądają od jakiegoś czasu, mogli się złapać za głowę, co się stało z tym kanałem. Film z papierosów mocnych ma, proszę Państwa, na obecną chwilę ponad 21 tysięcy wyświetleń. Absolutny rekord. Ponad 21 tysięcy wyświetleń. Od momentu publikacji tamtego filmu, nie wiem, przybyło mi z jakieś 800 subskrypcji, proszę Państwa. Więc horrendalna ilość. W przeciągu, nie, to będzie 2 tygodnie, będą miały tydzień. I takie wyniki, no dla mnie coś niesamowitego. Bardzo Wam dziękuję, no. Wow, no po prostu wow. Nikt się tego nie spodziewał. Ja, czy mój kolega operator, no. Jakbym to powiedziałem, ile ma to wyświetleń, to chłopak się za głowę złapał. Ja zresztą też, no długo nie mogę w to uwierzyć. A po prostu, proszę Państwa, coś świetnego. Bardzo dziękuję. Oczywiście, jak się robi coraz bardziej szek popularny, to jest coraz większy hejt. Już tutaj widziałem komentarze, że szykują na mnie pozwy za promowanie palenia, za reklamę wyrobów tytoniowych, dlatego, proszę Państwa, film ten nie powstaje w celach reklamowych. Jest to recenzja, moja subiektywna opinia, nie zachęcam do palenia, ale recenzuję dla Was papierosy. Czy dany produkt jest dobry, czy niedobry, czy fajny, czy niefajny, moja subiektywna opinia. Nie reklamuję ich, proszę Państwa. Więc tutaj, no, myślę, że tę kwestię mamy załatwioną. Spalmy sobie tego Kenta, zobaczymy, jak to smakuje, czy to dobre, niedobre. Z ciekawszych rzeczy filtr płytki, jak w parlamentach, więc zobaczymy. Co jeszcze, proszę Państwa? Z racji tego, że kanał się rozwijał, bardzo dziękuję tutaj jednemu z widzów, który zaproponował udostępnienie paczek, proszę Państwa, starych papierosów z lat 90., 80. Są to papierosy polskich producentów, więc myślę, że będzie co recenzować. Myślę, że Wy tego chcecie. Po tym, jak wystrzeliły mocne, no to zdecydowanie chcecie tych polskich papierosów krajowych, więc postaram się takie mieć.
Więc jak najbardziej jestem za współpracą. Tam montażysta już z panem pisał i myślę, że się dogadamy jak najbardziej. Przeczytałem też te pańskie uwagi, jak to ma wyglądać i oczywiście zgadzam się na nie. Jestem jak najbardziej za. No dobrze, to przejdźmy do degustacji tego papierosa. Czy to w ogóle coś pachnie? Niby, że czerwony, więc powinien mieć bardziej intensywny zapach niż niebieski, czy też te srebrne kęty. Jednakowoż... No, mizerny ten smak, tak na niewiele czuć. No praktycznie nic nie czuć. No taki kurde, tytoniowy, słaby zapaszek, jak w takich bardzo przeciętnych papierosach. No dobrze, spróbujmy go. Jak to, proszę państwa, smakuje? No tak naprawdę to za... prawie nie smakuje. Takie lekko gorzkawe. Ale poza tym to nie ma żadnego jakiegoś głębszego smaku w tych papierosach. Takie o, byleby se coś zapalić. Słabe, nawet jak za tą cenę 15 zł to wolałbym sobie dołożyć 2 złote 30 groszy i sobie kupić kamele. W miękkiej paczce zdecydowanie wyszłoby to na lepsze. No nie ma tu żadnego smaku. Lekko gorzkie. I tyle. Czy nikotynę w nich czuć? No na pewno jeszcze nie wiem, to może bardziej się wybrałem pod koniec palenia tego siadostwa, więc tutaj nie ma się, proszę państwa, na czym zachwycać. Z komentarzy wnioskuję, że jest część osób, która tutaj pali kęty, więc zachęcam do wypowiadania się w komentarzach na ich temat, czy może mi się tylko tak wydaje, to, czy może ja nie czuję tego smaku głębszego, którym wy się zachwycacie w tych kętach, więc jeżeli tak jest, no to napiszcie, dajcie znać, wyraźcie swoją opinię. Nie jest, proszę państwa, bardzo łydki ten smak, jest taki niewyrazisty, jedynie gorycz, tutaj nie jest dobry papieros. Więc recenzja tutaj, no papierosy niedobre, 15 zł, no cena. Nie wiem, myślę, że jakby były za 13 to prędzej, ale to już mało które papierosy w ogóle tyle kosztują, więc moim zdaniem się nie opłaca ich kupować, naprawdę. Lepiej dołożyć te 2 zł z groszami i sobie kupić kamele, czy coś lepszego niż kęty. Mnie nie smakuje. Tutaj oczywiście, że się, proszę państwa, jest lista ostatnich subskrybentów. Tak jak mówiłem, jest masa ostatnio. Zaraz przekroczymy 2000 subów, więc nie spodziewałem się, że osiągnę ten pułap do końca tego roku kalendarzowego. I jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. Wszystko, proszę państwa, poszło tak w górę. Ilość godzin oglądanych, myślę, że na tą porę już przekroczyła 4000 godzin. Więc wow, no tutaj 4000 godzin. Tyle czasu były oglądane moje filmy. Cały czas jeszcze będzie rosło, więc wow. Jestem w połowie, dalej tej nikotyny nie czuję. No, ale proszę państwa, co mi się przypomniało, to aż muszę wam wspomnieć, bo to mnie tak, proszę państwa, zdziwiło i w sumie trochę też dumny, może nawet taki, rozpierała mnie trochę taka duma sława. Wyszedłem sobie czeczkołę zapalić i nie uwierzycie, przychodzi jakiś dwóch panów, podchodzą do mnie i się pytają, czy jestem prowadzącym kanał Essence Bu. Mówię, że jak najbardziej, to ja. Przywitałem się, tutaj zamieniliśmy dwa słowa, poczęstowałem kolegę papierosem, więc spotkanie z pierwszymi fanami, proszę państwa, no tutaj byłem w takim szoku, byłem tak szczęśliwy. Normalnie stoję przed szkołą, palę, a tu ktoś podchodzi i zagaduje, czy ja prowadzę kanał. No wow. Ciekawe, czy pójdzie teraz jakaś fama, że chodzę do tej szkoły i będę coraz częściej państwa spotykał. No, tutaj super sprawa moim zdaniem. Bardzo mi się to podobało. Bardzo pozytywny odbiór, naprawdę. Super sprawa, tak spotkać kogoś, twojego fana, tak?
kolega mówił, że obserwuje mnie od maja, więc połowa roku. Jest już kawałek czasu i naprawdę przyjemna rzecz. Proszę Państwa, myślę, że o tych kentach już powiedziałem, co mogłem. Powiedziałem 15 zł, cena nieadekwatna, bardzo niedobre. Moja ocena, nie wiem, powiedzmy 3 na 10. Nie pamiętam, kiedy paliłem ostatnio gorsze papierosy. Może jak będę recenzował jakieś... Nie wiem, co tam jeszcze może być gorsze. Nie wiem, może jak spróbuję jakiś RGB albo czegoś takiego, to może będą się okażą lepsze, a może gorsze. No to już, proszę Państwa, tego się dowiemy w następnych odcinkach. No, RG to są papierosy, których nie paliłem nigdy. Nie mam ani jednej paczki swojej kolekcji. I tutaj, no nie ukrywam, jestem ich ciekawy, prawda? Czy będę palił zielone? Nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem. No do tych zielonych papierosów ogólnie mam uraz. Młodsi. Krótsi starzy widzowie nie wiedzą, ale papierosów zielonych nie palę już od bardzo dawna. Kiedy się strułem Winstonami zielonymi i jak je widzę, to się zastanawiam, kto to w ogóle pali, jak to można palić. Przecież to jest... Była. Okropieństwo. Są chyba najgorsze papierosy, jakie kiedykolwiek paliłem. Może, proszę Państwa, sprzedałoby się zrobić jakieś Q&A. Dawno już nie było. Jest dużo nowych widzów. Może pojawią się jakieś ciekawe pytania. Więc zachęcam też do zostawienia komentarzy. Teraz mi to w sumie przyszło do głowy. W tym momencie. Zostawcie jakiś komentarz z pytaniem. Jeżeli się ich uzbiera, tych pytań troszkę, to zrobię jakieś Q&A. Bo myślę, że warto coś takiego zrobić, jak przybyło tylu nowych widzów. I są ciekawi różnych informacji na mój temat, więc tutaj ja jak najbardziej tutaj zachęcam do zostawiania tych pytań. Więc tutaj, no, w tym odcinku będzie na tyle. To wszystko, proszę Państwa. Następny odcinek już będzie normalnie weekend. A najważniejsza sprawa, byłbym zapomniał. Jeżeli ktoś jest z Krakowa i wie, gdzie mogę dostać papierosy sobieskie, bardzo, ale to bardzo bym prosił o jakiś kontakt. Albo w komentarzu niech ktoś napisze i mnie oznaczy, albo jest link do Discorda i Instagrama mojego w opisie filmu, więc niech tam ktoś wejdzie i wyśle mi prywatną wiadomość, czy można sobieskie dostać w Krakowie. Byłem, proszę Państwa, na hali targowej. Nie ma. W jakichś tam delikatesach obok tej hali byłem. W jakichś takich sklepach przeróżnych, nawet w kioskach się pytałem. W dużym kiosku, gdzie gość ma przeróżne papierosy na Kopernika byłem. Gość mi powiedział tak, że no ostatni raz ktoś się pytał te papierosy jeszcze przed COVID-em, więc bo bardzo trudno dostępne. Jeżeli ktoś ma namiary na sklep, gdzie sprzedają, bardzo, bardzo proszę o kontakt. Bo chciałbym nagrać o tych papierosach, jestem ich bardzo ciekawy. Jeżeli takiego nie będzie odzewu od kogokolwiek z Was, to chyba będę musiał zamówić u tego właśnie gościa z ulicy Kopernika. Gość powiedział, że w razie czego to może mi zamówić, ale to w ostateczności, nie? Więc... Alternatywa pewna jest, no ale to chciałbym z niej skorzystać raczej w ostateczności. No dobrze, proszę Państwa, więc co chciałem, to powiedziałem. O sobieskich wspomniałem. Więc to wszystko w tym odcinku, bo nie na ten tydzień, jeszcze będzie odcinek normalnie. Jeszcze raz bardzo przepraszam za to, że w weekend nie dałem rady, ale jest w tygodniu, myślę, że rekompensata jest. Kenty zrecenzowane chcieliście. I to wszystko, proszę Państwa, ja się z Wami żegnam. Zobaczenia oraz do usłyszenia w najbliższy weekend. To wszystko z mojej strony. Dziękuję.